Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Dzisiaj jestem z chłopakami i oni będą tutaj głównym... Hello! Mi gościem. Ja się zdziwiłem, jak powiedziałeś, że beauty, bo chyba... No, tak? Ja byłem tylko raz w życiu. Ja się zdziwiłem właśnie. No. Byłem tylko raz w życiu na beauty. A, jak to ładnie nie niebiesko. Jak to ładnie, nie byłem na beauty. Dzisiaj będziemy testować waszą znajomość kosmetyków. Powiedzcie w ogóle, czy wy się jakkolwiek znacie na przykład na markach? Że znacie na przykład... O, że to... Trochę tak. Ostatnio byłem na evencie Bobby Brown. Co? Tak, byliśmy, tak. I byłem, byłem też na evencie Douglasa. O. Więc trochę wiem. Ja jestem, uważaj, nie wiesz, kogo ty tu zaprosiłaś. Macie doświadczenie, tak? Znaczy, tak, tak wiesz. Wiem, że Jeffree Star to Jeffree Star. Tom Von D, Kat Von D też znam. Kat Von D? Nie. Przysiadamy się, żebyście mogli sobie razem ja po... Ja się nie przysiadam. Okej. Tak. Okej! Jestem! Moje studio na strychu. Ale tak siedzieć. Jakie zimne to krzesło, ty siedziałeś na tym w ogóle? Nie, właśnie, bo ja cały czas stawiałem ostrość. A ty siedziałeś na tym, jest tak zagrzane, że normalnie myślę, że się ścikałem, nie? Dobra, to zaczniemy tak delikatnie. Okay. Zaczniemy od pudrów. Ja bym chciała, żebyście określili, który z tych pudrów jest tańszy, a który droższy. No i potem po kolei cenę. Najpierw marka. Widzę, że tam jest Vivo, a tu jest Urban Decay. To jest polska i jest produkowane na Ukrainę albo Rosję, bo jest po tym języku napisane. Więc ta jest produkowana w Włoszech, więc wydaje mi się, że będzie droższa, plus błyszczy się i jest srebrna. To już ale czekaj, bo tu pisze banana. Czy to pachnie bananem? To tak powinno być? Bo trochę za dużo tego, chyba. To nie powinno być wszystko pod spodem? Chyba powinno być. Beznadziejne pudełko. To jest coś. Wcale nie pachnie. Wcale nie pachnie bananem. A czymkolwiek pachnie? Filip nie! Nie no, nie smakuje też bananem. A pokaż, ja mogę to przetestować. Nie, no to przecież widać. Masz jakąś gąbeczkę, czy mam palcem wziąć? No możesz palcem. A ten jest w ogóle jakby inny. W sensie, że to jest taki, wiecie, jak to się mówi. Ja wiem. Sztywcie. To wygląda jak z odnotowych agentek. Halo Jerry! Jerry, przyszli czołg! Gdzie się bardziej błyszczy? Nigdzie! Okej. Okay. Mamy zgadywać cenę, czy mamy powiedzieć, który jest po prostu tańszy? Najpierw, który jest tańszy, a ceny. Tak. Design cały wygląda na tani i trochę taki denny, a ten wygląda bardziej pro Urban Decay. To jest moja opinia. Droższy jest Urban Decay. Okej, okay. A ceny? Obstawiajcie. Ja nie wiem, ile tak pudry kosztują. Właśnie ja też nie wiem, bo ja mam jeden puder, bo muszę używać do filmów, żeby się nie świecić jak świnia. Ale, tak, no, ale mój jest taki olbrzymi, więc on był drogi. Więc to strzelam 79 zł. Nie, za dużo. Ale który? Ten, w sensie 79 zł bym strzelał. To ja dużo. Ten jakieś 40-50. To dużo. 49 dajmy, a ten 79 i tak bym zostawił. Ja bym dał tutaj 50 zł na Urban Decay. 13,99 na to Vivo. Okej. 20 zł. 169. Ile? Za nie tak wiem. Małą ilość produktu? Czyli teoretycznie wyszedł remis, bo on czyli był bliżej ja tego, jak mówię. Że jeden punkt dla ciebie, bo zgadliście, jak to było po jednym tak, punkcie. Okay. Na razie, więc dobrze. Fundacja, 1-1. Teraz taka. To jest podkład? Coś. To jest fundacja. To jest podkład. Proszę jedno? Jedno? Jedno. Czyli zgadzujemy cenę tego. Mogę ci dać na ten. Kiedyś byłem w Rossmanie. Jest. Przepraszam. Sprawdźmy, czy a co to jest w ogóle? Czy mi zakryje pierwszy? Co to jest? No to jest podkład chyba. No to może przeczytajmy. Ja powiem, że to puder wpłynie. Nie widzę, czekaj. 24 godziny trzyma, to jakiś dezodorant może. Jest. Tu jest! Bazę de makijaże. Mi się nie podoba. Dobra, ja wiem, ile to może kosztować. Okej. Okay. Ale daj mi jeszcze. Zakryło mi pieprzyk. Nie rozsmarowałeś tego, morda. O. 35 na promce. Daj bez promki, bo nie wiadomo kiedy jest promka. Bez promki 39. Dobra, ja daję 49 zł jakieś. 35. Naprawdę 35? Trafiłem! Jak to może tam ten drugi większy? To może cena się różni parę złotych, to już tam no tak, tak. Od sklepu, ale około 35 zł, więc drugi. Nieźle! Filip! O! Wow. Jakie diamonds! What is this? Smashbox. Smashbox. Highlighter. O, to takie highlighter. I made in Italy. Dobra, mi to już wystarczy. Wow. And to jest customowe pudełko. Nie, no to w ogóle paczek się ten, turu, tu łyszczy. Gdzie to się daje? To jest highlighter? Mogę dać na rękę? Możesz. To nie jest jakiś pudeł? Damn! Dobrze działa. No kochani, nie wiem czy to widać, ale to się błyszczy. To jest taki profesjonalny. O, ale u ciebie tak pięknie wygląda. No bo ja oglądałem Shane'a, ja wiem jak to się robi. On tak dużo dał tego. Wow.
Ja bym strzelał, że to kosztuje... Ja bym dał 250 zł. Chociaż chyba się używa. Tak. Kryształ Swarovski. Fajny taki. Fajny kryształ. Pistolniaka ma w środku nawet. To wystarczy. Dam 300. To już tak przebił! 150. Co? Tam to gówno kosztowało więcej. To się oba są piękne, ale to... jakby to jest... wygląda more fancy. Tak. Więcej hajsu. Kupilibyście za 150? Tak. Nie. W sensie jakby nie sobie, ale jakbym komuś miał kupić na przykład na prezent, bo wygląda fajnie, to tak. Nie wiem, że to jest okay. Jest na rynku. No ale sorry, punktu nie macie. No nie. Żaden nie był nawet blisko. Skoro jesteśmy świeżo po Halloween, to na ile byście wycenili coś takiego? Tu w palet? Do zębów? To są farbki jakieś. To jest do zębów? Tak, akurat to jest... akurat to Los Angeles, made in USA. 99% alkoholu. No jakby brzydkie, ale to ma być bardziej... jakby wydaje mi się, że to nie musi dobrze wyglądać, tylko ma to dobrze malować. Ale z drugiej strony to jest takie rzemieślnicze, że wiesz... No, ale też nie wydaje mi się, żeby takie rzeczy były mega, mega drogie. Tylko to jest takie coś bardziej do charakteryzacji. Właśnie, więc tak. To może być drogie. Ale ten plastik taki cheap. 70 zł. Ja bym też chciałem to powiedzieć, ale jak tak, to czekajcie, ja się pomyślę. Czekaj, bo to było z USA, czyli oni to muszą sprzedawać w dolarach. Dobra, dajmy, ja dam 60, zobaczymy. 140. Ha! To ja mam bliżej? Nie! Okej, czyli to jest jednak takie bardziej profesjonalne, więc kosztuje więcej. Tak, i farby też aktywowane wodą są te z najdroższych. Alkoholem. Właśnie, okay. Jeszcze alkohol trzeba kupić. A nie wypić. Co byście powiedzieli o tym? Jezu, jakie małe. Ingrid. Gdzie to jest wyprodukowane, bo to dość istotne. Numer partii, po Polsce. W Polsce, będą... Sochacze. Ja bym nie dał dużo hajsu za to. Kolor sobie zrobił. Ale ma talk syntetyczna to raka nie robi? No nie. Okay. Tak nie jest do dupy dla dzieci? No właśnie robił talk. A tu jest róż do policzków napisane. Ale to jak na policzku, jak to nic nie widać? No przecież to w ogóle jakby nic. To jest, bo to jest suche, to jest jak puder. To nie działa. To musi być tanie. To nie działa, nie kupuję. Absolutnie. 12 zł. O, 4,99. Około 8 zł. A, czyli tak. Jesteście w połowie. Nie, tak powiem. Ja bym wam dała po punkcie, bo byliście no w tej samej odległości, ale zgadliście, że jest tanie. Cheap, no tak, jest więc cheap. Więc gdyby po punkcie. Co powiecie o tym? Ale mi błyszczy w oko, nie mogę patrzeć. Błyszczące, minimalistyczne i to się... Vivo. To jest to, co tamto? Rozświetlacz do twarzy z efektem 3D. Mhm. Pokaż to opakowanie. Wyprodukowane pewnie w tym samym mieście, czyli jakieś na Ky coś tam było. Kartuzy, tak, Kartuzy. Pozdrawiamy ludzi z Kartuzu. I to jest dla Rossmana produkowane. Ej, ale wygląda go generalnie ładnie. Więc o dziwo Vivo robi też ładne rzeczy. Może mogę tego użyć? Gammę. Może, rzeczywiście. Możesz sobie nawet nałożyć na twarz. O! A tu jest lusterko. Ej, to się bardziej błyszczy niż tamten highlighter. A gdzie to się nakłada? Bo to nie cena się liczy, a miłość. Patrz, błyszczysz się. Wydajne. Czemu na nos? A gdzie się highlighter używa? Tu chyba się daje. Nie no, dobrze sobie nałożyłem. Dobrze dało. No. Ten miał mokry nos w ogóle. Ale tam się nie robi tego. Tam dajesz baking na T-zone. To nie tu? Jakie ty film oglądasz? Dobra, nie wiem. Dobrze działa? Niedobrze właśnie. Więc ja strzelam, że tu będzie około 50 zł. No Jezu, zobacz, to się z tego opakowania leje. Tak. No bo to jest highlighter. Morda. Masz się świecić, to się świecisz. Ała. Low lighter. 28 zł. 36. 36. Czyli 28 jest bliżej. Tak, 28 jest bliżej, no. Ale dlatego jest w ogóle inna, dlatego że to jest seria, która wyszła z jedną z youtuberek, z Katosu. Więc to jest w ogóle jej produkt, jak gdyby ona sama wymyśliła ten, więc dlatego jest, tak jak zauważyłeś, inna jakość. No jest lepsze. Mm-hmm. Czy zrobiła takiego kolawa, że ja w ogóle podwyższyłem standard marki o 2 razy wyżej cenę. Kasia, dobra robota. Dobra robota. Brudny stół, rurku. Kolejne rzeczy, macie znowu 2 produkty, musicie określić, który jest droższy, który jest tańszy. U, lubię to. I cenę. Dobrze. O, Anastasia Beverly Hills, to znam. Urban Decay już też trochę znamy. Urban Decay ma o wiele ładniejsze opakowanie moim zdaniem. Jest takie bardzo, widać, że jest skustomizowane chyba pod nich. Pewnie też się odkręca. A to wygląda jak takie trochę standardowe pudełko i tylko dołożony pasek. W sensie, bo w takim srebrnym czymś już jakby są kosmetyki. No tak. Więc tu trochę z opakowaniem poszła na łatwiznę. Tym się robi usta. Brawo! A tu nie ma prawie nic napisane. Jak Orbit pewnie. Darek! Hit! Hit! Wow! Strasznie krzywo zrobiłem to ujęcie. W ogóle jakim głosem to było? Wow! Jakiś brzydki ten słoneczny. Ej, ale to w ogóle ma piękne opakowanie moim zdaniem. Serio. I nazywa się Disco Queen. Zobaczcie, tak to się prezentuje.
Tu mamy Anastazję Beverly Hills, a tu mamy Urban Decay. Urban konsystencja jest totalnie inna. Inna jest, bo Urban jest takie żelowate, a to jest takie bardziej... Tak, i powiem szczerze, że w tym momencie bardziej mi się podoba ta Anastazji. A ja tak sedałem w takim miejscu, że nie mogę patrzeć. I wydaje mi się, że tu wcale nie ma dużej różnicy cenowej. W sensie, jak na to patrzę, wydaje mi się, że to wcale nie ma dużej różnicy cenowej. Po opakowaniu bym od razu stwierdził, że Urban Decay. Ale wiem, że Anastazja też nie ma wcale aż takich tanich tych kosmetyków. Z tego co pamiętam, to coś było $18 kiedyś. Ładny tam malunek robisz, Fifi. Całą twarz można tym powiedzieć. Boże święty. Dobra, ja strzelam, że Urban Decay tym razem jest droższe. Mimo iż wygląda moim zdaniem trochę słabiej i dałbym, w sensie kupiłbym Anastazję, ale wydaje mi się, że może być droższe, ponieważ wcześniej też mnie cena Urban Decay zaskoczyła. A u ciebie? Się wydaje, że są w tej samej cenie. Urban Decay 110 i Anastazja około 90, dobra 70. 90. Tak, 90. Ja dam, że oba są gdzieś około 60 zł. Urban Decay kosztuje 105, Anastazja 120. O nie. Czyli Anastazja była droższa? Tak. Ale to takie różnice. To ciekawe, bo mnie to trochę zdziwiło, bo jakby była lepsza dla mnie. Opakowanie było słabsze, ale jeżeli chodzi o ten, to było lepsze, tylko wydawało mi się, że właśnie Urban Decay jakby daje większe ceny, bo tamto było zaporowe. Tak, to jest punkt. Super, a za Anastazję nie dostaję, no. Jajko. Beauty Blender. A to jest śmieszne, bo pani mi powiedziała, że nie nakładał sobie ręką niczego na twarz, bo wiadomo, w ogóle bla bla. Dała mi, okazało się, ten jakiś oryginalny i był bardzo drogi. Czy ten jest oryginalny? No właśnie, to jest dobre pytanie. Tamten oryginalny ma... się tak strzępi. Wczoraj jeszcze z Leną o tym też gadałem, bo u mnie Lena i mówiła, że ona kupiła tańszy i chodzi o to, że ten droższy ma takie jakieś większe przerwy, a ten jej był taki bardziej zbity trochę nie jak to. Więc ten wydaje mi się, że mógł być drogi, ale jest mały. 130 zł. Ja daję 70. Beauty Blender kosztuje 70 zł. Tak? No bo... Ja kupiłem swój za... tamten mi pani sprzedała za 120. A ty kupiłeś? W sensie, no pani mi powiedziała, że mam go wziąć, bo palcem nie można sprzedać. Ja mówię, dobrze. I jakby myślałem, że Beauty Blender kosztuje jakieś 5 dych i ona nagle, ja płacę i tam wychodzi mi chyba... Nie wiem, ale wyszło jakoś tak, że zapłaciłem za niego 130. Ja sobie myślę, Boże święty, co za... I to bez tego statywu na to. Właśnie, bez podstawki. Drogie jest to dosyć. Więc zgadłem idealnie. No, 7 dych. Opowiecie, a propos Halloween, o tym... Liquid, highlighter. Highlighter w liquidzie. Blood of my enemies. To może być znowu Urban Decay jakieś, bo to tak wygląda. Albo ta Kat Von D. A tych to już nie znam. On zna. No przejeżdżaliśmy obok. Dobra, otwórz to. Ale to jest jakaś pipeta. Ale opakowanie, sztos. W sensie kupiłbym od razu. To jest jakaś pipeta. No bo to na, bierzesz pipetę i nakładasz na rękę. A, już za bardzo zhighlightowane dłoń, żeby odkręcać. Okay. Wygląda trochę jak lakier do paznokci. Daj mi tu. Już. Za dużo. Ale fajne to. Zabawa. Taki buraczany kolor. A wcale burakiem nie pachnie. Jezu Filip, to tak dużo tego. To ile się tego daje normalnie? Mniej. O wiele mniej. Ja nic nie powiem. Ja już nie wiem, czy to miało broka, czy nie. Czego się używa highlightera w liquidzie? Jakby nie czaję trochę tego. Ile to kosztuje? O matko, to jest pewnie już niedostępne w ogóle. 120 zł. Będę mieć teraz taką rękę? Jezus Maria, to jak wy to później domywacie? Ja się będę śmiał z tego, że Fifi jeszcze nie wie o tym, że on nie zmyje tej ręki. Już wiem. Pumek sam zejdzie. O nie, tutaj jakiś utrwalacz jest do zębów? Cena! Co cena? To nie tak łatwo. 220 polskich złotych. 25. Co? 25. 25 złotych? Złotych. Skąd ty to wzięłaś? Z jarmarku? Co to jest? Ja się tak zachwycałem tym produktem. Ja się, nie zatruję się tym? Co to jest? To chyba jest z Makeup Revolution. To jest taka seria halloweenowa. Okej, okay. A czemu to nie schodzi? Bo chyba zrobili bekę, nie wiem. Ja sama nie rozumiem w ogóle tego produktu, bo to rzeczywiście jest highlighter i to powinno być w teorii, wiesz, jakoś gdzieś na twarz. Ale ja, jak sobie to sprawdziłam na ręku, nigdy bym tego nie nałożyła na twarz. No nie? Bo ty przecież nie domyjesz tego. No. No dobra. No nie, no jestem w szoku trochę. Brakowało mi tego logotypu faktycznie, ale nie spodziewało mi się, że za takie ładne opakowanie, które moim zdaniem, którym nie pogardziłby nawet Jeffree Star. No. Jest jakby ten jest i kosztuje mało. Znaczy nie pasowało mi trochę te złota, że ono tak wygląda tanio. Mhm. Trochę jak przy żarówkach jakiś z tego. Ale jakby wow. Ale nabrali was. No. To teraz będziecie mieć kolejne zadanie wybierania rzeczy od najtańszej do najdroższej, albo od najdroższej do najtańszej. Paletki. Tarte, kosmetyki. Okej, mamy tart. Ale fajne, to pływa. No. Okej, mogę otworzyć od razu. Tak. A czekaj, jeszcze sprawdzę, gdzie oni to produkują. Dubaj. New York. Tom widziałem często u różnych znajomych. Uuu, wow. Ładny.
Dobra, to jest ładne. To jest o, to polskie. Nieśmigane, widzę. To jest kartus. Czy to jest Vivo znowu? Śmigane czy nieśmigane? Dobra. No nieśmigane. Dobra, to nie jest chyba tam, gdzie, to nie jest Vivo, ale, bo to jest Glam Shop. To jest ta czekolada. A to ja to ja kojarzę. Też to znam. Dużo osób to ma bardzo. No, Made in China, okej, okay, to idą już na... China masz to? Tak, to China to już idą na ten, to na pewno testowane. A tu żółw pływa, widziałeś? No to jest zarąbiste. I to jest... Są jak te ramki, chuda może to sprzedają. Ja chcę potestować. O, co mi to ma? A, bez kitu, bo to trzeba sprawdzić. Sprawdźmy jak to się, jak to działa, patrzcie teraz. Ciach. Działa dobrze. Karmel tu jest, ja chcę karmel. To jest w ogóle taki wow. Kit, co robisz na dłoni. O, ale fajne. No coś nie pykło. Podasz oko. Nie! To wyglądało całkiem ładnie, ten różowy, podobał mi się, ale wykonanie paletki, która w ogóle wygląda jakby była sklejona klejem, no nie, kartka z klejem po prostu, no to wydaje mi się, że za wykonanie słabo. To wygląda dobrze i ładne ma opakowanie, co prawda te właśnie jak mówiliśmy brokatowe, no jakby nie wyglądało to jakoś super, ale generalnie ten niebieski, nie wiem. Też go nakładałem. Te dwie w ogóle jak nałożyłem, to moim zdaniem wygląda jakby miały identyczną tą formułę, tak to się mówi? W sensie nie wiem jak to się nazywa, ale... Formulacje, dobrze. To nałożyłem to obok siebie i generalnie roztarły się w ten sam identyczny sposób. Serio, nie wiem czy to jest możliwe, ale jakby jest. Tylko, że to jest Revolution, które jest produkowane w Londynie, a to jest Huda, która jest produkowana w Dubaju i wydaje mi się, że jest droższa i ma więcej w ogóle wszystkiego. Bo to wygląda dość tanio, a to wygląda jednak trochę fancy. Więc jakbyś to rozłożył. Więc moim zdaniem, ze względu, że to wygląda bardziej fancy niż to, to jest cool. To będzie na drugim miejscu, to będzie na trzecim, a to będzie najtańsze, bo jest z Polski. Tak, tak wygląda moje zestawienie. No ale jak to jest z youtuberki czy kogoś, to nie może być cheap aż takie. Nie wiem, ale ładnie się ten różowy rozprowadził i to działało kit. Tylko tyle, że opakowanie widać, że moim zdaniem no jakby nie jest to produkcja masowa i mega droga. No bo ten Huda to jest niby taki no... No, takie chyba drogie, nie? Bo to, że jest malutka i to mnie właśnie przeraża. Tej chudej. Jakby jest dużo no tego. To musi ale być najdroższe, bo to jest takie... Żółw i w ogóle pływający. Ale tego to jest niepewne. Bo to może być tanie, ale wcale nie musi. Racja. Ale dam tak. Tanie... Czyli zamieniłeś to, co ja właśnie nie byłem pewien. Okej. Okay. To teraz jakbyście to dali cenowo? 100 zł, 90 zł, 40 zł i 220 zł. Co, pamiętasz to? Nie. Ale on będzie pamiętał. Dobra, więc dałbym tutaj 250, to strzelałbym, że około 120 zł max. To bym dał poniżej stówki albo stówkę, czyli jakieś, przypuśćmy, dobra, dajmy stówkę. No i to jest dla mnie dylemat totalny, bo to jest youtuberki, tak? Tak. Beauty youtuberka? Karolina Ziętek, pozdrawiam serdecznie. Czyli beauty. Youtuberzy nie robią ci. Pozdrawiamy. Daję jakieś 50 zł. Tak, przede wszystkim. Jaki jest porządek? Może porządek zrób, a później po jednej. Zmieniasz coś? Wiedziałem. Serio? Ta paleta kosztuje 40 zł. Tanio! To dobry produkt. 40 zł. Ile za nią dałem? Stówę. Stówę. Bo było dużo tych rzeczy, więc wydawało mi się, że jakby... No dobra. To się niby wykosztujesz, ale ci starczy. Ta paleta kosztuje 120. O, masz. To za dużo moim zdaniem. Bo bardzo podobnie mi się te wymieszały cienie, więc nie mówiłeś, wiem. Mówiłeś, że te dwa. A, sorry, tak, to te. A. Ale bo tamten to w ogóle był dla mnie lepszy. W sensie mi się ładniej rozmazał, okej? Okay? Może być. Więc wydawał mi się lepszy. Ta kosztuje 130. Czyli byłem blisko. Ja 90 dałem. Ja 120. I ta... 170. Okej, okay. Czyli przesadziłem trochę. A potem... A! Czyli 220 dałem. Ale jestem w szoku trochę tymi. Bo tu jest więcej, więc wydawało mi się, że jak więcej, tak, to będzie ale drożej. Jak zauważyłeś, jakościowo te cienie są fakt, o fakt, że jakościowo lepsze, bo się fajnie wymieszały. No więc niestety chłopaki, tutaj nie będzie punktu tak. Dla nikogo. Byłem tylko przy jednej cenowo blisko, ale to tylko ale cenowo. Ale jestem z was bardzo dumna. Ale ładnie protestowaliśmy, nie? Tak. Ja się wczułem. Tu jest poświęcenie po prostu, które będzie widoczne jeszcze przez tydzień. Nie. Ale nie wiem o co chodzi. Dobra, tatcha. Tak się to czyta? Tatcha. Tatcha. Dobra, czekaj, ja sobie popatrzę swoje, ty swoje. Ale Made nie in Japan. Uuu, tam jeszcze nie mieliśmy. Ale pamiętaj, że to nie korek. Ale ci nie będę podpowiadał. Co to jest? Base Protective Primer. Aha. Ale wydziubane, zobacz. Ja myślałem, że to już jest produkt, że to jakiś puder, dlatego mi tak. A to wygląda jak jak taka plastelina. Pachnie ładnie. No i pomogę. Zakrętkę muszę. A co to ma za zadanie? No przed makijażem nakładasz. Ale to nie robisz żadnego koloru, tylko przygotowuje skórę. Przygotowuje skórę. No bo tak wygląda właśnie. I tak dalej. Trochę wygrzebane, więc używasz.
Wygląda ładnie moim zdaniem w ogóle opakowanie. W sensie nie wygląda jakby było mega, mega skustomowane pod daną markę. Zrobione w Japonii, sprzedawane w Stanach. Dobra, nie wiem ile primery kosztują, więc ja będę strzelać właśnie totalnie, ale mam to pomysł. Nie wszyscy używają primerów chyba, nie? No, znaczy to nie jest potrzebne. Właśnie. To nie jest potrzebne, ale... Ale jest fajnie użyć. Dobra, ja strzelam, że to kosztuje 80. Tak się zastanowił. No nie wiem. Niech ci złota kula powie. 150. Ty tak krzyknął do tego. To 120. Hej Siri, hej Alexa. 120, bo tak mi to wygląda. Więcej bym nie dał, ale może być droższe. 310. Uuuu! Ile? 310 zł. To jest jak w tym, jak w Familiarzu. To jest jakaś bardzo dobre, to jest jakieś bardzo dobre, czy... Hacia! Bardzo rozdmuchana taka marka, która jest japońska, ale... Ale nakleili krzywo. Najlepsze jest to, słuchajcie, wy pomyślicie, że to jest ustawiane, ale nie jest, bo ja się dowiedziałam, że oni nie wiedzą, ile kosztują moje kosmetyki. Bo ty tę scenę zmieniłaś. Zmieniła? Bo się skończyła przed sprzedaż. Aha, no tak. Dobra, wiem, że że to wychodziło jakieś 120 zł za całe 5 sztuk, więc sobie dzielę, że to wychodzi jakieś 20 zł na jedno. Może pianka zmyje to. Myślę, że to musi być coś mocnego z alkoholem, żeby to zmyło. A pianki mają naturalne bardzo ten oliwa skład. Oliwa. Fajne, zimne. Daj mi to. Która to jest? To jest pianka do mycia ciała, czyli to jest ta większa pianka. Winogronem pachnie takim. Nie, to czym to pachnie? Właśnie niektórym to pachnie jak winogrono. Tak, jest winogrono. No, a to jest mieszanka taka specjalna. Są takie, to nie było też ciastem. Są też takie perfumy. To jest cloudcake. Cloudcake. Miękkie, miękkie, fajne. Ja ci chyba, że to zmyję, bo też by cokolwiek to zmyję. Nie, to bardziej mi nawilży skórę teraz, nie? Więc generalnie wiemy mniej więcej. Mniej więcej, no bo jakby kumplujemy się no i gadamy o tym zawsze, tak, więc dobrze to wszystko wiemy, ale wydaje mi się, że to będzie około 25 zł. Mm-hmm. Ale nie jestem pewien, gadam bo... 30. Wiesz, to było wcześniej, ja pamiętam cenę, która była właśnie jakby w przedsprzedaży, że to było 120 za komplet chyba, jakoś tak to było. Punkt dla Fitego. Ile dałeś? 30. 29. 99. Więc punkt dla Fifiego. Czy dostanę zapas na całe życie? No dobrze. Tanio i dużo tym razem było. Rzęsy. No. To jest totalnie rzecz, której nie wiem jak... Właśnie. Raz miałem rzęsy, jak byłem Magnum Gessler. A to pamiętam, doklejałam ci nawet. Ale ty kupowałeś jakieś z Rossmanem. Matej kupił. Ale są jednorazowe? Nie. Czy zdejmujesz je w każdym razie? Tak. O, to może być coś droższego, bo jakby... Używane są. Jezu, przecież one wyglądają jakby już przeszły trzy życia. No patrz, one są każdy w inną stronę. Ale nie, kto normalny ma takie rzęsy kudłate? One nie są... co? Rzęsy kudłate, to już było! Zużycie się patrzy po pasku. No mówię tu. A ty mówisz, że tu są kudłate, a tu się nic nie niszczy. One takie były już. Nie. Włosie? No. Ona mają rozwojone końcówki, tak wygląda. Ale ty sobie po prostu na nie to nałożyłaś, tam nie wiecie. Też co, dajcie mi lusterko. Tak powinno być. To jest lusterko? Masz czekaj drugą ci do końca. A, łaskoczę! O, 100 zł. 60. 144. Poza mnie 150. Czyli byłem bliżej. Ale byłeś bliżej. Byłem bliżej. Dla Dominika. Yay! To jest coś, co pewnie się Filipowi spodoba? Hangover! A nie, czemu? Trzy w jednym! Coconut. Setting spray. To się pije? Ale primer w jednym i setting spray? Przecież primer daje się przed, a setting spray daje się po. Wow. Czyli możesz użyć tego przed i po. Ale niektórzy psikają setting sprayem na pędzel i potem to ciup, ciup. Wow! Na twarz. With coconut water. Ten jak fajną. To się pije do później. Pachnie. Skarciła jak kota. Dobra. Co to jest za marka? Too Faced. Too Faced. Oh, we like Too Faced. Too Faced produkowane California jest made in Italy, we Włoszech. Stówę. To nie działa. Ja bym dał jednak taniej, bo się wylewa z tego i nie psika. To ja bym strzelał około 135 zł. 80 zł. O, tanie. A dobre jest czy nie? Bo tak psika jakoś jak parombany. Jest spoko, ale gdyby dziwi mnie, że moglibyście dać 140 zł za wodę z kokosem. A to jest tylko woda z kokosem? Czy to była dodatek wody kokosu? No, dodatek. Dodatek, ale jakby był primer, który miałeś za 310. Znowu chuda. Dwustronna teraz. Chuda, ale ładne opakowanie. Mate i meta. To jest takie jakby się tak, wiecie, tak mate blurowało, tak przechodziło w siebie, w sensie gradient. O, tego słowa mi brakowało. A co to w ogóle jest w waszym no, właśnie chciałbym dotknąć. To jest na oczy.
Masz metalowy i metaliczny, ale masz jeden kolor, który jest turkusowy chyba, ile się nie mylę. On jest turkusowy? No, taki miętowy. Wow, podoba mi się to. Dobra, teraz muszę metaliczny dać. Nic nie ma. Ten metaliczny to jakiś shit, nie? To nic nie ma. Ktoś sobie robiła ja ze mnie. No spójrz, jak wygląda tamten matowy, a jak wygląda ten. Ale nie, w sumie ładnie się błyszczy. To kosztowało 130, a to jest ta sama marka, tylko że to jest w palece i masz tutaj 9 chyba. Ja chcę zobaczyć. 9. Dobra, nie. 9. A tu masz tylko 2. I to jest ten sam kolor, tylko raz jest metaliczny, a raz jest matowy, więc to musi być tańsze. Mogę 2 oczynero. Możesz. 65 zł. No masz. 120. 130. To kosztuje 130? Tak. To po co komu to? A! Jeśli można mieć za 130 to! Bo tu masz metal i liquid. A tu masz, spójrz, ja ci to otworzę kiedyś. Tu masz metal! Jak się nauczę. Spójrz, tu też masz metal, a tu masz mat. No sorry, ale pod względem marketingowym kupiłbym to, a nie to. Ale no okej. Okay. I punktacja pokazuje, kto 75, jest tak. Królem makijażowych... Brawo, Filip. Ej, no. Widzisz ten nos? Widziałaś te rzęsy? To jest poświęcenie. To jest rzęsy. Filip, to jest niepokojące. Jak ty to robisz tak dobrze? Nie będę w to wnikać. Może jak chcesz nagrać ze mną jakieś tutorial. Może zróbmy. Zamiast kosmetyczek. No. Zróbcie z Filipem. Ja bym się nie dziwił, jakby Filip założył kanał beauty i był lepszy niż połowa polskich influencerek. Wow. Lipstick idę po ciebie. W każdym razie ja byłam zaskoczona, bo szczerze mówiąc myślałam, że jednak Dominik zgadnie lepiej. Przepraszam, ale tak mi się wydawało, bo Dominik ma jakieś tam rzeczy. Zróbmy nie z kosmetykami, a swoimi rzeczami jakimiś innymi. Zróbmy, niech nasza zgaduje teraz. Nie, nawet nie musi być beauty, ale wiesz, jakieś typu... Lokówka. Tak, takie rzeczy. Okej, okay, dobra. Albo twoje ciuchy jakieś, bo też nie wiem. Jeżeli chcecie takie gdzie chłopaki zgadują inne rzeczy, to piszcie w komentarzach, a my widzimy Basia, się. Właśnie fajnie powiem, w ogóle to była egzotowała. Dobra, ja bym jeszcze pozgadywał, nie masz czegoś jeszcze? Odwiedźcie kanał chłopaków, jeżeli jeszcze ich nie znacie. Żywo mało. I do zobaczenia. A, i do zobaczenia. Pa!